Dzień dobry, szczęść Boże. Witam na pierwszym w tym roku akademickim webinarze Jak przebudzić się do pełni życia. Rok akademicki 2023-2024 to szczególny papieski czas związany z osobą świętego Jana Pawła II. Obchodziliśmy już 45. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Mija 25 lat od publikacji encykliki Fides et Ratio. W przyszłym roku wspominamy 25-lecie, które mija od pielgrzymki papieża na Kujawy i Pomorze. Mija również 20 lat od nadania Janowi Pawłowi II przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tytułu doktora honoris causa, a w kwietniu przyszłego roku wspominać będziemy 10. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II przez papieża Franciszka. Jan Paweł II pokazywał nam, że życie jest nośnikiem wielu możliwości, że każde życie nosi w sobie boski potencjał. O tym często mówiła także, stając w obronie każdego ludzkiego życia, świętej pamięci pani profesor Wanda Pułtawska. Nasze myśli i pragnienia mają potencjał, by przekształcić się w rzeczywistość. Najpierw na przykład rodzi się myśl, na przykład o wybudowaniu domu. Potem następuje szukanie, zdobywanie wiedzy na temat jego budowy. Oblicza się siły, środki, by rozważnie zaplanować inwestycje. I powstaje projekt, który jest dostosowany do oczekiwań, do potrzeb. I kolejny etap to rozpoczęcie działań budowlanych. Tak jest proces tworzenia, taki jest proces sensownego działania i nie inaczej rzecz ma się z wyznaczaniem nadprzyrodzonego kierunku życia, który daje mi siłę wstać rano z łóżka i przechodzić przez różne trudy i wyzwania codzienności. Co daje człowiekowi sens życia? Co jest tą zapalną iskrą dla nadania celu swojemu życiu? Na te i inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość, pani Ewa Ligman, która jest prezeską hospicjum Pomorze Dzieciom, lubi podróżować, ma za sobą wyprawy do Mongolii, Kenii, Nepalu, jest aktywną działaczką społeczną, jest realizatorką licznych akcji charytatywnych, realizuje projekty na rzecz osób zmagających się z ciężką chorobą, stratą i żałobą. Organizuje spotkania i warsztaty dla uczniów, studentów, personelu medycznego, zespołów pracowniczych, więźniów. Temat, który porusza, to właśnie jak przebudzić się do pełni życia. Pani Ewa jest także fanką pielgrzymowania drogami świętego Jakuba Apostoła. Bardzo serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Jak przebudzić się do pełni życia, jak wykrzesać z siebie ten potencjał. Zamieniamy się w Pozdrawiam wszystkich z nietypowej przestrzeni, z hospicjum dla dzieci, z Centrum Wsparcia po stracie, gdzie my tego przebudzenia do pełni życia uczymy się od dzieci, od nastolatków, którzy mają przed sobą bardzo trudny etap drogi. Po pierwsze, z informacją, że pozostało nam niewiele czasu. I dzisiaj w tę podróż, pewnie krótką, chciałabym z Was zabrać z tą pewnością, że jedno spotkanie może całkowicie odmienić nasze życie. Tym jednym spotkaniem są spotkania z rodzicami, którzy dowiadują się, że ich dziecko jest chore jeszcze w ciąży i muszą przygotować się do rodzicielstwa, które potrwa czasem krócej niż to nasze dzisiejsze spotkanie, niż to moje gadanie. I te wszystkie dylematy, które wiążą się z chorobą, z cierpieniem, ze śmiercią, dotykają najbardziej wrażliwej struny serca każdego człowieka. Dzisiaj też chciałabym, żebyśmy spotkali się z dziećmi, które przyszły na świat zdrowe, ale w wyniku różnych okoliczności, w wieku kilku lat, kilkunastu lat, musiał skurczyć się ich życiorys i zostawiły ten wielki huk. My tutaj mówimy o takiej detonacji, cios pobudka, który zostawia w sercach dorosłych ludzi, współczesnego człowieka, pytania, które są tak głośne,
A niestety pozostają ciągle bez odpowiedzi. I zanim będziemy mówić o przebudzeniu się do pełni życia, to musimy spotkać się ze śmiercią, o której zwykle zapominamy, nie chcemy o niej rozmawiać, uciekamy od tego tematu, bo jest bolesny, bo się boimy. Przestrzeń naszego hospicjum, skąd się łączę, jest na tyle trudna, że ona dotyka dzieci. My mamy to przeświadczenie, że w chorobie i w żałobie nikt nie powinien zostać sam. A proces umierania, wyjątkowo trudny, intymny, wymaga tego sztabu wysoce specjalistycznej kadry, tak jak u nas lekarze, pielęgniarki czuwają 24 godziny na dobę, żeby nie bolało, żeby łagodzić wszystkie uporczywe objawy. Ale okazuje się, zwłaszcza w tym kontakcie z dzieckiem, co jest najbardziej bolesne, że ból, istota bólu nie dotyka tylko naszego ciała, ale dotyka czegoś, czym jesteśmy znacznie głębiej. Naszej psychiki i duszy. W naszej przestrzeni, też Centrum Wsparcia po stracie, spotykamy się z osobami różnych wyznań, też z osobami, które nie wierzą w życie po śmierci. I dzisiaj też chciałabym trochę sprowokować w nas gdzieś to przeświadczenie, może pytanie, które dzisiaj mocniej huknie w naszych głowach, czy ja naprawdę wierzę w życie po śmierci. Bo w takim miejscu jak hospicjum dla dzieci, wszystko, co myśleliśmy, że jest oczywiste, czasami zupełnie gdzieś gaśnie w tej ciemności tych wszystkich trudnych doświadczeń. Ja sobie przygotowałam też na to nasze dzisiejsze spotkanie cytat świętego Jana Pawła II, który dla mnie osobiście jest bardzo mocny i bliski i często sobie powtarzam w tej drodze, która i dla mnie jest każdego dnia wielkim wyzwaniem. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Bardzo często te tematy, z którymi my dziś tutaj na co dzień towarzyszymy osobom, które rzeczywiście zmagają się z tymi dylematami bioetycznymi, też związanymi właśnie z donoszeniem ciąży z chorym dzieckiem, czy z przerwaniem tej ciąży, prowokuje nas do wielkiej pokory. Do tego, że każda droga jest bardzo indywidualna, i każda droga jest, zwłaszcza kiedy dotyka nas to trudne doświadczenie związane ze śmiercią czy z tymi dylematami, zawsze weryfikuje nas w jakimś momencie naszego życia. My dorośli ludzie już jesteśmy jakąś zbieraniną różnych doświadczeń, też zranień, trudności, często też wypalenia, rozczarowania sobą i drugim człowiekiem. I moment, w którym dostaję informację o tej trudnej diagnozie swojego dziecka czy swojej osoby bliskiej, sprawia, że ja już muszę w tym bólu i w cierpieniu dotrzeć do jakiegoś fundamentu, do tego, czy ta droga, którą już mam za sobą, bo jak wiele lat jestem na świecie, czy ona przyniosła mi odpowiedź na te fundamentalne pytania, które właśnie w tym kluczowym momencie, na tej cienkiej granicy życia i przemijania, wleją w moje serce pokój. Dadzą mi jakieś poczucie spełnienia, może zaufania do siły wyższej. Tutaj spotykamy osoby, które przed trudnym doświadczeniem deklarowały, że są osobami wierzącymi. Moment jakiegoś właśnie tego trudnego doświadczenia, kryzysu, natychmiast wszystko zrujnował, jakby zburzył ten domek z kart. Okazuje się, że nie mamy często jakiegoś takiego fundamentu. I mnie się zdarza też często tracić wiarę. I to jest czas wielkiego mroku, jakiejś takiej wielkiej ciemności, która nade wszystko woła o czułość, o ciepło i o miłość, której najbardziej brakuje mi w dzisiejszym świecie. My się tej czułości i miłości tutaj uczymy od dzieci. Ja właśnie w hospicjum dla dzieci, w hospicjum perinatalnym, też przysłuchując się różnym tym naszym dyskusjom w społeczeństwie, które są bardzo trudne właśnie, bycia za życiem, niebycia za życiem, chęci unikania cierpienia w różny sposób, gdzieś, gdzie ja sobie te moje wędrówki na poziomie filozoficznym też staram się nie tylko na Camino, ale gdzieś też właśnie w swojej głowie za każdym razem weryfikować, sprawdzać, czy ja dobrze myślę, czy nie jestem zbyt zamknięta, sprawia, że
Doszłam pewnego dnia do wniosku, że być za życiem to jest największe wyzwanie człowieczeństwa. Dlaczego? My mamy też takie spotkania i z uczniami, i ze studentami, z więźniami. I zanim rozmawiamy z ludźmi o śmierci, my dzisiaj jesteśmy w internecie, więc nie mam tej możliwości interakcji z Państwem, ale kiedy tak popatrzymy sobie głęboko w oczy, często zadajemy pytanie, czy jest na sali osoba, która akceptuje siebie takiego, jakim jest. Zacznijmy od swojego wyglądu. To już w szkole uczniowie, którzy są w pełni sił, w pełni zdrowia, mają z tym problem. Zazwyczaj mamy dużo kompleksów, dużo jakichś trudności. Wiemy, co powinniśmy w sobie poprawić, zmienić, gdzie mamy za dużo, gdzie mamy za mało. I już tutaj trudno nam gdzieś przyjąć siebie takiego, jakim jestem. Siebie samego. Jeszcze w ogóle nie ma w tej naszej przestrzeni drugiego człowieka z jego wadami i słabościami. Kiedy wejdziemy właśnie głębiej gdzieś tą strukturę człowieka, w jego charakter, naturę, cechy, te dobre i złe, no to tutaj już się zaczyna zwykle jazda bez trzymanki, no bo jak pytamy ludzi na spotkaniach właśnie takich o idei hospicyjnej, o śmierci, o tym momencie kluczowym zakończenia swojego życia, czy ja jestem gotowy na ten egzamin, no to muszę najpierw zapalić to światło na całe moje życie i zobaczyć, czy ja odkryłem sens tego wszystkiego. Dlaczego mam w sobie dużo dobra i dlaczego mam w sobie te wady, które za każdym razem są tą moją drzazgą wokół, która rani mnie, rani innych ludzi. I jeszcze nie spotkałam człowieka, który potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, że on zna swoje wady, zna swoje dobre cechy, dobrymi może się tutaj przed wszystkimi pochwalić, wymienić 3, 5. Z tym ludzie zazwyczaj mają też problem, jakie mam talenty, jakie mam dobre cechy, co ja powinienem w sobie rozwijać. Wydajemy się sobie często tacy szarzy, byle jacy, że nasze życie jest bez sensu, bez treści. I to widać w oczach ludzi, którzy przychodzą na różne spotkania, którzy są zmęczeni, wypaleni, którzy właśnie kiedy my gdzieś tam z hospicjum przychodzimy i chcemy mówić ludziom o śmierci, no to łapią się za głowę i uważają, że to będzie kropla, która przeleje czarę goryczy. A potem właśnie, kiedy zaczynamy mówić jakby od samego początku, pytać, zadawać pytania, prowokować do tego, żeby każdy z nas wyruszył w tę drogę do prawdy sam. Czy ja potrafię przyjąć historię swojego życia taka, jak ona była? Tak, gdyby dzisiaj moje życie się zakończyło, to też jest często nasze pytanie. Jak byś spędził ostatni dzień swojego życia? Jak byś popatrzył na siebie? Czy wciąż uruchomiłby się krytyk w twojej głowie, wstyd, kompleksy? Czy potrafiłbyś przebaczyć sobie to wszystko, czego nie udało się zrobić, albo co było pomyłką, co było błędem, co zraniło ciebie i drugiego człowieka? Czy potrafię przyjąć historię swojego życia bez filtrów, które stosujemy na zdjęciach, na social mediach? Czy potrafię przyjąć siebie, takiego, jakim byłem, jakim jestem? Zwykle ludzie odpowiadają, że nie. Że nie potrafią pokochać siebie, historii swojego życia. Że tak wiele jest w nas nienawiści, żalu, nieprzebaczenia. A to jest to podstawowe zadanie, z którym my w tej naszej idei hospicyjnej wychodzimy do świata. Widząc ten ból, który jest bólem, my to pojęcie w medycynie paliatywnej nazywamy bólem totalnym. Że my jako ludzie cierpimy nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i duchowo. I ile pracy trzeba wykonać nad sobą, nie żeby dążyć do jakiegoś ideału, który kreuje też często współczesny świat, social media, ten kult piękna, wiecznej młodości, ale właśnie, żeby tą całą naszą energię przekierować na ten trening charakteru. Żeby potrafić przyjmować te ciężary życia trochę jak na siłowni, tak często też rozmawiamy w szkołach właśnie, czy z więźniami i potraktować to jak na taką wewnętrzną siłownię, że wszystkie ciężary, te trudności, które mnie spotykają, to po to, żebym zobaczyła, że jest we mnie siła. I tak ten trening charakteru i to przygotowanie do śmierci rozpoczynamy. Tę drogę bardzo dziką, niebezpieczną podróż wyruszamy z dziećmi, bo od tego też tutaj u nas w tej przestrzeni Centrum Wsparcia po stracie wszystko się zaczyna.
I ten cytat, wymagajcie od siebie nawet, jeśli inni od was nie wymagają, to jest bardzo dla mnie też osobiście bolesne, kiedy idziemy na takie spotkania do szkół, widzimy przed sobą grupę młodych ludzi, która jest zdrowa, w pełni sił. U nas w hospicjum ich rówieśnicy, to byłoby największe marzenie, żeby w ogóle przyjść do szkoły, żeby móc spotkać się z rówieśnikami, żeby móc wstać z łóżka, żeby móc zjeść coś normalnie, nie tylko być karmionym gdzieś dojelitowo czy jakimś specjalnym żywieniem. I gdzieś w tej przestrzeni hospicjum, tych codziennych zmagań, też tej prawdy, gdzie już wszyscy, rodziny, bliscy, personel zrzuca z siebie jakieś maski, gdzie odkrywamy, że pokora jest po prostu prawdą o mnie samym, że ja jestem zbiorem tego wszystkiego, że moje słabości i moje wady są też szansą. Po pierwsze, do odkrycia, że wszyscy tęsknimy za tym samym, za byciem przyjętym takim, jakim jestem. Za tą miłością, która jest tak potężna i ją tutaj widać, ją czuć w przestrzeni hospicjum. Tylko czemu tak późno? Gdzie już wiemy, że nie mamy dużo czasu, gdzie spotykamy się właśnie w tym ostatnim spotkaniu. Zaczęłam od tego, że jedno spotkanie może całkowicie odmienić nasze życie. I to w przestrzeni hospicjum czuć, widać. Pamięta się ostatnie spojrzenie, pamięta się ostatni gest, ostatnie słowo osoby, którą utraciliśmy. Pamiętamy, jak się uśmiechnęła, kiedy się uśmiechnęła, przy kim oddała ostatni oddech, w jaki sposób to się wydarzyło. Pamiętamy wszystko, najdrobniejsze szczegóły, jaka była pogoda, która to była godzina. I do momentu tego ostatniego spotkania rozsypujemy czas, rozsypujemy te chwile i nie jesteśmy dla siebie czuli i hojni. Najwięcej czułych słów słyszy się na cmentarzu. Przed nami jutro pogrzeb jednego z naszych podopiecznych. I to jest to doświadczenie, gdzie nagle spadają z nas wszystkie maski. Gdzie ja spotykam się ze swoją śmiertelnością i wiem, co dla mnie w życiu jest najważniejsze. I że tęsknię za tym, żeby ktoś przyjął mnie takim, jakim jestem. I w tej przestrzeni niedoskonałości dzieci, które się rodzą, przychodzą na świat z chorobami genetycznymi, czyli na start niedoskonałe, całym swoim życiem wołają i pytają, czy przyjmiesz mnie takim, jakim jestem? I potem idziemy do szkoły, gdzie jest grupa zdrowych ludzi i oni mają pustkę w oczach. W dzisiejszych czasach pustkę w oczach. Tak często słychać z sali te zdania od młodych ludzi, że ich życie jest bez sensu, że uciekła z nich jakaś wszelka treść, że są przebodźcowani, przemęczeni. Tak wiele w dzisiejszych czasach, które wypierają śmierć, które wypierają to oddawanie siebie dla drugiego człowieka, też w towarzyszeniu jemu w chorobie, gdzieś to szukanie wygody, przyjemności w uciechach, które są po prostu na każde zawołanie, sprawia, że mamy wysyp myśli samobójczych wśród młodych ludzi, już coraz młodszych dzieci. I to jest gdzieś też mój ból serca, który codziennie tutaj z personelem naszym Centrum Wsparcia po stracie też nosimy. I wciąż zadajemy sobie pytanie, to w takim razie, co wydarza się? Jesteśmy coraz bardziej świadomi, jesteśmy coraz bardziej doedukowani w wielu kwestiach. Mamy dostęp do wiedzy, mamy dostęp do specjalistów, a jednocześnie tak wielu z nas w społeczeństwie nie chce żyć, nie chce przyjąć daru swojego życia. Mając wszystko. Ja pamiętam, jak bardzo bałam się w ogóle też tych tematów hospicjum, a już w ogóle hospicjum dziecięcego. I nigdy nie zapomnę tego mojego pierwszego przyjścia w to miejsce, bo to faktycznie jest moment, który zmienia wszystko. Gdzie nagle widać pogodę ducha w oczach, która nie jest udawana. Uśmiech, który nie jest przyklejony. To ciepło wynikające z tych drobiazgów i ze zwykłej obecności. To też jest niesamowite, kiedy my spotykamy się właśnie i opowiadamy ludziom o śmierci i nagle ludzie przestają się spieszyć. Przestają patrzeć w komórki. Zaczynają mówić bardzo autentycznie i otwarcie o tym, co ich boli. Zaczynają się śmiać
z wielu rzeczy, tak gdzieś tutaj ze środka. I śmierć daje nam tę możliwość. I też poprzeczka, którą stawia nam, i to nauczanie Jana Pawła II właśnie w tej trosce o życie, od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, sprawia, że jest to wyzwanie naprawdę najwyższych lotów. Dlaczego? Bo jest to podróż, którą każdy z nas musi przejść indywidualnie. I z tym szacunkiem do wolnych wyborów każdego z nas. Mnie zawsze to wzrusza i jednocześnie poucza, że Bóg każdemu z nas dał wolny wybór. I ja nie mogę okradać nikogo z tego wolnego wyboru. Ja w swoim życiu też podejmowałam wiele złych decyzji, których będę się wstydzić i które gdzieś tam są raną w moim sercu, ale jednocześnie są też lekcją do znowu przyjmowania bezwarunkowej miłości. Do tego, że ja jestem tylko człowiekiem, a jednocześnie aż człowiekiem, tak jak ksiądz Adam rozpoczął to nasze dzisiejsze spotkanie, powołanym do wielkich rzeczy. Do wielkich rzeczy. Ale żeby to odkryć, trzeba spotkać się ze swoją śmiercią, która budzi do życia. A więc gdyby dzisiaj był ostatni dzień naszego życia, często zachęcamy do takiego ćwiczenia, żeby sobie rozpisać ten dzień, jak on by wyglądał. Niesamowicie, jak wiele odpowiedzi ludzie właśnie rzucają w tej już przestrzeni nieudawania i prawdy. Przestają gonić za pieniędzmi, za tym, co ulotne, za wakacjami w bardzo ekskluzywnych hotelach i zaczynają przypominać sobie o osobach, z którymi nie rozmawiały dawno, o zwykłych naleśnikach, które przypominają smak dzieciństwa, o tym, że dawno nie powiedzieliśmy, że kochamy, bo kłóciliśmy się przez ostatnie wiele tygodni, może miesięcy, że nie przeprosiliśmy w porę. I gdzieś ten ból też się odzywa, że nie podziękowaliśmy za wiele bardzo prostych rzeczy. Te drobiazgi, które też w hospicjum dziecięcym, kiedy właśnie opiekujemy się dziećmi, z którymi nie ma takiego werbalnego, słowno-logicznego kontaktu. Ja tutaj dzisiaj dużo mówię, co jest też trudne, bo nie mam z wami kontaktu. Dużo mówimy, ale wyrażamy przez słowa dalej nie wszystko. Nasza mowa ciała, to w jaki sposób patrzymy, sprawia to wszystko, całą atmosferę spotkania, czyli jak drugi człowiek czuje się przy mnie. Kiedy opiekujemy się dziećmi, które mają różne uszkodzenia neurologiczne, genetyczne, to jest bardzo trudne nauczyć się komunikacji z człowiekiem, który nie mówi, który ma swój język komunikowania się ze światem. I to znowu dla mnie osobiście jest lekcja wielkiej pokory, ponieważ od dzieci, właśnie takich bardzo ciężko chorych, uczę się każdego dnia, że i w tym mam dużo braków i takich ułomności, że mi się wydaje, że ja rozumiem, na jakim poziomie funkcjonuje człowiek. Tak wiele razy dzieci zaskakiwały i medycynę, i naukowców, pokazując, że czują, że rozumieją więcej niż nam się wydaje, nawet jeżeli nie potrafią tego wyartykułować. Więc ta podróż też, która dzisiaj w tym naszym spotkaniu w laboratorium Jana Pawła II, w jego nauczaniu, jest też dla mnie znowu takim powrotem do jego nauczania, którego nie zna się też przez te trudne znowu rozmowy w społeczeństwie, gdzie często nie mamy przestrzeni właśnie na to bycie takim, jakim jestem. My z dzieciakami tutaj w hospicjum szukamy lekarstw nie tylko na ten ból fizyczny, no ale właśnie nade wszystko na ten ból psychiczny. To, co boli najczęściej, to wstyd. To też jest ciekawe, że kiedy mówi się o wstydzie ludziom, to wystarczy to jedno słowo, gdzieś jest rozgardiasz w sali, w czasie lekcji z uczniami. Ktoś tam nie słucha, gada, patrzy w telefon. Wystarczy, że się powie słowo wstyd, to sala milknie, wszystko cichnie. Wstyd.
to doświadczenie, które spotyka każdego człowieka, tak jak rozmawiamy też czasami z uczniami, z młodymi ludźmi, to jeden z tych najtrudniejszych leveli. Tak jak w grze komputerowej trzeba przejść różne poziomy, różne próby. Tak samo tutaj. Znaleźć lekarstwo na swój wstyd, na moment upokorzenia, moment, w którym ktoś podciął mi skrzydła, często w dzieciństwie, to są momenty, które pamięta się też na łożu śmierci. Ja zaczynałam swój wolontariat w domu starców i nigdy nie zapomnę właśnie tych rozmów w przestrzeni samotności, bo to był dom starców, gdzie ludzie odchodzili bez swoich bliskich zazwyczaj. I gdzieś na tym łóżku, obok białego prześcieradła, obok tej przestrzeni, no bardzo trudnej, gdzieś, gdzie kończy się ciało, gdzie kończymy się my, zawsze się rozsiada samotność. I lęk przed tym, żeby się otworzyć, żeby opowiedzieć komuś o swoim wstydzie, o swoich kompleksach. Chyba czujemy intuicyjnie, że jest to największy rodzaj intymności, nawet większy niż seksualność. Otworzyć tak przed kimś swoje serce, wylać swoje serce, te rany, które ropieją czasem całe życie. Ten moment, w którym ktoś właśnie mnie naznaczył, czasem rodzice, odrzucił, rzucił cień na całe moje życie. Dla mnie nie ma nic bardziej bolesnego, jak właśnie ten moment pustych rąk w momencie odchodzenia, w momencie śmierci czasami ludzi, którzy mieli o wiele więcej czasu niż nasi podopieczni hospicyjni. Przeżyli sędziwego wieku, dożyli sędziwego wieku, ale odkrywają właśnie w tym ostatnim czasie, że ten moment, w którym ktoś tak bardzo mnie poniżył, ktoś tak bardzo mnie zawstydził, odebrał mi jakąś czystość, sprawiła, że ja zacząłem patrzeć na siebie, na dar mojego życia przez pryzmat tej osoby, tej sytuacji, która tak bardzo mnie skrzywdziła. Dzieci, które są chore też onkologicznie, które tracą włosy, puchną przez chorobę, przez leki, jakoś muszą odnaleźć się w dzisiejszym świecie, który proponuje zupełnie inne kanony piękna. I znowu ta samotność i wstyd, upokorzenie, to jest bardzo trudne. Wiecie, to jest niesamowite, jak my oceniamy się, hejtujemy też właśnie bardzo łatwo. To wystarczy wejść w internet i każdego dnia zobaczyć morze tych negatywnych określeń, tego naznaczania siebie, tego biczowania siebie i tak mało czułości i zrozumienia, które jednocześnie właśnie pogłębia te kryzysy psychiczne. To gdzieś jest też moja prywatna diagnoza wśród młodych ludzi, którzy żyją w tym ciągłym napięciu, że jeżeli ja popełnię błąd, jeżeli ja będę niedoskonały, jeżeli ja nie wpiszę się w jakiś kanon, który teraz aktualnie jest modny, ja będę odrzucony. Ból odrzucenia jest najgłębszym bólem, który jest w nas, którego wszyscy się boimy i jednocześnie właśnie w tym języku, który ja też mocno obserwuję internetu, cały czas ten potwór i smok rośnie. Odrzucania siebie i hejtowania. Nieprawdopodobny ból, kiedy faktycznie choroba spotyka dziecko czy nastolatka. I tak w kompleksach, które są w nas, gdzieś tam z natury, dochodzi do tego ta choroba. No i te oczy społeczeństwa. I ciągle zadaję sobie pytanie i może też proszę Państwa o to, co zrobić, żebyśmy mieli na to uważność, żebyśmy mieli empatię, bo każdy jednocześnie zna ten ból, kiedy ktoś na mnie patrzy, kiedy mnie odrzuca, kiedy ktoś mówi coś, co mnie boli i rani, co mnie naznacza. Wszystkie działania też, które my tutaj podejmujemy, są właśnie w trosce o ochronę tego, tej godności człowieka, o której tak wiele też mówił Jan Paweł II. Ból wstydu i kompleksów to ból, który uleczy jedynie bezwarunkowa miłość. I to doświadczenie znowu od drugiego człowieka, no ja też jako osoba wierząca nie mam wątpliwości, że ten ból zaleczy miłość ostatecznie Pana Boga, która jest miłością bezwarunkową. Miłość, Bóg jest miłością, więc
To jest ta istota, do której wszyscy dążymy, ale jeżeli my przez całe nasze życie chowamy nasze serce w tej lodówce oskarżeń, tego właśnie, jaka powinnam być, jaka nie jestem, tego ciągłego krytykowania, tego napięcia, tego strachu przed oceną, przed odrzuceniem przez drugiego człowieka, to jeżeli ja nie mam tej równowagi, kiedy ja nie mam tego doświadczenia w sercu, że jestem kochana, że jestem przyjęta, że jestem dzieckiem kogoś, kto mnie stworzył, kto mnie chciał, nawet jeżeli moi rodzice mnie nie chcieli, no to właśnie moje życie zaczyna przepełniać pustka, bezsens. Moje życie nie ma wtedy sensu. Drugim takim bólem, który towarzyszy osobom umierającym, który towarzyszy nam tutaj też w przestrzeni wsparcia po stracie, obok wstydu, no jest to przede wszystkim strach. Właśnie to już troszeczkę zaczęłam o tym mówić, że to jest bardzo ścisły związek, wstyd i strach. Wstyd połączony jest ze strachem, ponieważ boimy się opowiedzieć o tym, co trudne w nas. Boimy się właśnie odrzucenia, boimy się tego odsłonięcia przed kimś naszych słabości. I przez to gdzieś ta piwnica naszego serca, to co jest w nas takie trudne, jest ciągle gdzieś niewystawione na światło, czyli gnije gdzieś w środku i podcina nam radość życia. Śmierć jest też tym tematem, który mocno wywołuje strach do tablicy. Boimy się śmierci i jest to naturalne, ponieważ no każdy z nas właśnie oprócz tego głębokiego kryzysu psychicznego związanego z chęcią odebrania sobie życia, no to gdzieś jest w nas ten instynkt walki o nasze życie. Boimy się śmierci, boimy się samego tego tematu. I tutaj też dzieci, które są pod opieką hospicjum, nauczyły mnie tego, że strach jest niezbędny do tego, żebyśmy nauczyli się odwagi. Tak jak wstyd uczy nas bezwarunkowej miłości, moje wady i moje kompleksy uczą mnie przyjmowania siebie i drugiego człowieka takim, jakim jestem, to strach, trochę jak na ringu, daje nam popysku, mówiąc wprost, ale po to, żebyśmy zobaczyli, że możemy być odważni. Potrzebujemy tych przeciwległych biegunów. Trochę jak w książce Chłopcy z pracy broni, którą bardzo lubię i często też właśnie jak z dziećmi rozmawiamy o tych trudnych tematach, o chorobie, niedoskonałości, o śmierci. Ta książka jest trochę zapomniana, ale jest genialna, ponieważ pokazuje właśnie, że ktoś z pozoru na start słaby, dzięki tym swoim słabościom miał szansę i z niej skorzystał, wypracować sobie cechy, które właśnie potem na końcu tej drogi są imponujące dla innych. I strach jest takim weryfikatorem naszych lotów i pokazuje, że ja muszę każdego dnia się z nim skonfrontować. To jest też ogromnie bolesne, kiedy właśnie człowiek w obliczu śmierci gdzieś mocno jest atakowany przez strach i w całym swoim życiu nie trenował tych spotkań, nie znalazł lekarstwa na strach. Strach z natury jest tchórzem i często lubimy tak też z dziećmi o tym rozmawiać. I on zrobi z nami, co chce, jeżeli my będziemy milczeć. Jeżeli wstyd, właśnie ten ścisły związek ze strachem będzie w nas dominował. Kiedy to nasze zaniżone poczucie własnej wartości, brak naszej godności będzie w nas dominujący. Strach z natury, będący tchórzem, ucieka zawsze wtedy, kiedy zaczynamy o nim mówić. Proszę to przetestować. Jeżeli boimy się jakiegoś tematu, proszę o tym porozmawiać otwarcie. Pokonać wstyd, porozmawiać z kimś. Dzieci, zwłaszcza chłopcy do pewnego wieku, mówią, że się boją. Dzieci opowiadają o koszmarach. My też dorośli często musimy się łapać na tym, żeby nie zbagatelizować tego momentu, w którym dziecko jeszcze do nas przychodzi i opowiada swoim językiem o tym, co dla niego trudne. My często mamy tendencję do tego, żeby to zbagatelizować, powiedzieć, że to był tylko zły sen. Nic się nie przejmuj, baw się dalej, grać w komputer. A to była szansa na to, żeby wyruszyć w tą właśnie niebezpieczną podróż z dzieckiem, popatrzeć strachowi w oczy, zobaczyć, kim on jest, jakimi narzędziami się posługuje, jak próbuje nas znokautować, jak próbuje zdominować nasze myślenie. Tak wielu z nas też w pandemii właśnie to mocno gdzieś uderzyło też tutaj, naszą przestrzeń Centrum Wsparcia po stracie,
że strach całkowicie może zablokować nas przed działaniem, przed byciem swobodny w naszym życiu. Też tak wiele właśnie tych trudnych rozmów, które odbywają się bez właśnie jakiegoś takiego spokoju, różnych wariantów, kiedy mamy tą diagnozę jeszcze w ciąży dziecka, które jest chore. Zazwyczaj właśnie pod wpływem bardzo silnych emocji podejmujemy decyzje. Często podejmujemy decyzje kluczowe o naszym zdrowiu, życiu, zdrowiu i życiu drugiego człowieka właśnie podyktowani strachem, nie wiedząc nawet o tym, nie uświadamiając sobie tego, ponieważ żyjemy od wielu lat, wielu miesięcy w permanentnym napięciu, strachu, stresie, co staje się naszym jakimś takim stanem normalnym, naturalnym, do którego przywykliśmy. Kiedy przychodzi jakiś moment właśnie jakiejś takiej próby, nie zatrzymujemy się, nie prowadzimy tej takiej wewnętrznej higieny osobistej, która w kluczowym momencie jest w stanie obronić nas od złych decyzji, od tego, co potem będę dźwigać, co będę nosić, co może naznaczyć mnie, moją rodzinę, co może sprowokować, że będę czegoś żałować. Więc my też naszym hospicjum, zwłaszcza perinatalnym, doprowadzamy do momentu, zanim ludzie podejmują swoją własną decyzję, do momentu, w którym emocje muszą trochę opaść. Ja muszę zobaczyć scenariusze, które są przede mną, jakie są konsekwencje moich decyzji. I dopiero wtedy mogę mówić o świadomym wyborze. Dlatego też to nasze dzisiejsze spotkanie też może będzie zaproszeniem do tego, żebyśmy o tym pamiętali, rozmawiając zwłaszcza o tych trudnych bioetycznie tematach, że musimy zadbać o atmosferę takiego spotkania. Tak jak hospicjum jest miejscem bardzo trudnych tematów, cierpienia, na które szukamy lekarstwa, po to pracuje sztab ludzi. Tak samo moment właśnie, w którym spotykamy się z człowiekiem, który może ma zupełnie inne poglądy. Nade wszystko atmosfera tego spotkania i to ten moment, w którym opadają te trudne emocje, jest szansą na to, żebyśmy się naprawdę spotkali bez tych wszystkich przeszkadzaczy, które wprowadzają chaos. Tego chaosu jest za dużo w sieci, w internecie, a nie ma spotkania z drugim człowiekiem. Takiego spotkania, które odbywa się właśnie na łożu śmierci, bardzo często w przestrzeni hospicjum, gdzie to spotkanie jest już spotkaniem po prostu z drugim człowiekiem, z tym, kim on jest, kim był przez ten czas, który był mu tutaj dany. I z tym pytaniem, co mogę jeszcze dla ciebie zrobić? Co mogę dla ciebie zrobić w twojej sytuacji, w której właśnie jesteś? To jest pytanie klucz, które nam towarzyszy tutaj w hospicjum dla dzieci, w hospicjum perinatalnym, w Centrum Wsparcia po Stracie, gdzie z bezpłatnej pomocy też korzystają pary po przerwanej ciąży, po terminacji, jeżeli jest taka potrzeba. Co mogę zrobić dla ciebie w sytuacji, w której aktualnie jesteś? Jestem tutaj po to, żeby ci pomóc, żeby ci towarzyszyć w twojej drodze. Być trochę takim przewodnikiem, który zna właśnie te trudne, bolesne momenty w historii człowieka. Każdy je przeżywa indywidualnie, ale próby są podobne. Po to właśnie, żeby zapalać świetliki w ciemności naszych doświadczeń, naszego bólu, samotności. A więc pokonujemy wstyd, pokonujemy strach, stajemy się mocniejsi. Na poczucie winy, które jest ciężkim kamieniem na sercu, staramy się przyjmować przebaczenie. To jest bardzo trudne, bardzo trudne. Przebaczyć drugiemu człowiekowi, poprosić o przebaczenie, ale przebaczyć sobie, to też jest dla mnie takie doświadczenie wielkiej skały, którą mam zamiast serca. I żebym ja faktycznie przyjęła przebaczenie do mojego serca, to potrzebuję wiele, wiele kropel, często łez, które rozbiją w końcu skałę mojego serca, co jest bolesne, ale jednocześnie otworzą to serce. Właśnie znowu na doświadczenie miłości. Miłości, która przyjmuje mnie takiego, jakim jestem. My mamy taką prostą ideę i misję w hospicjum, którą się kierujemy. Skoro nie mogę dołożyć dni do życia, to robię wszystko, żeby dokładać życia do każdego dnia. I z tą misją wyruszamy do osób, które są w żałobie, po śmierci bliskich w różnych okolicznościach, po śmierci samobójczej, po poronieniach, po nagłych stratach, po wielu latach towarzyszenia komuś w chorobie, mężowi, żonie, tacie, mamie, dziecku. Właśnie po to, żeby odkrywać, że
Śmierć jest doświadczeniem, które wszystko zmienia, ale niczego nie kończy. Jest najbardziej bolesnym doświadczeniem i jednocześnie drogą, która prowokuje nas do zadawania sobie bardzo trudnych pytań. Może ostatecznie do sztuki i nauki budowania relacji właśnie na tym głębszym poziomie, też duchowym, z kimś, kogo fizycznie już nie ma. Z szukaniem odpowiedzi na pytania egzystencjalne, też właśnie fundamentalne. Czy ja wierzę w to, że śmierć faktycznie jest momentem spotkania z Bogiem, z miłością? Czy wciąż jest we mnie strach, który mnie paraliżuje, który jest dzisiaj na ten moment dominujący? Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze jest się z tym skonfrontować, stanąć w prawdzie i mieć to postanowienie w sercu, żeby zdobyć siebie, wyruszyć tą podróż zdobywania swojego serca, żeby przyszedł taki dzień, przyszedł taki moment, może za kilkadziesiąt lat, gdzie w moim sercu zamiast strachu pojawi się miłość, pojawi się odwaga, pojawi się też radość, spełnienie i ciekawość, bo wiem, że codziennie wyruszałem w tę drogę i mimo trudnych doświadczeń byłem zdobywcą przede wszystkim swojego serca, przebaczenia, wdzięczności też za te trudne doświadczenia, które zawsze uczą. I to jest ta misja, z którą dzieci hospicyjne przychodzą na świat, bardzo trudna, ale która pokazuje właśnie dla mnie tą esencję tego zdania, że jeżeli ja nie będę od siebie wymagać, nawet jeśli świat ode mnie nie wymaga, to moment, w którym przyjdzie mi się konfrontować z moją słabością, mojego ciała, moim cierpieniem, moim bólem, chorowaniem, umieraniem, sprawi, że ja umrę jeszcze za życia. Ja będę wykończona psychicznie. Nie będę mieć żadnego biletu, którego się chwycę, który pokaże mi tą szerszą perspektywę. I do tego chcę dzisiaj Państwa pewnie już na zakończenie, bo powolutku czas nam się kończy, zaprosić, żebym te moje trudne doświadczenia stał się trochę takim płetwonurkiem tych moich trudnych doświadczeń. Zaczął nurkować w tym, co we mnie jest. Zaczął goić swoje rany, nie tylko te cielesne, które są trudne bardzo do zagojenia, zwłaszcza jeżeli są głębokie. To co dopiero rany mojego serca, te wszystkie momenty odrzucenia, te wszystkie momenty wstydu, strachu, one potrzebują przede wszystkim ciepła. Więc dzisiaj życzę Państwu takiego spojrzenia właśnie na siebie, takiego, jakiego my się tutaj uczymy z mamami, z ojcami, którzy uczą niepojętej, bezwarunkowej miłości. Właśnie tej umiejętności patrzenia na swoje dziecko, na siebie wzajemnie, tak jakby to było nasze ostatnie spotkanie. Gdybyśmy potrafili spojrzeć tak dzisiaj na siebie w lustrze, na osoby, które są w domu, czy które spotykamy na co dzień, nie mam wątpliwości, że w jednej chwili świat stałby się cieplejszym miejscem. Nie tak samotnym i nie tak zimnym w tłumie ludzi. Tego sobie i Państwu życzę, tego życzę przede wszystkim personelowi, który pomimo późnej pory czuwa, żeby niczego nie brakowało. I polecam też właśnie tego typu miejsca Państwa uwadze, bo i tam często brak sił, motywacji do działania, zwłaszcza w świecie, który próbuje to wszystko zdemotywować i pokazać, że ucieczka przed cierpieniem sprawi, że będę może mniej cierpieć fizycznie. Ten ból, który jest w nas, który doświadczamy, woła coraz bardziej, mam wrażenie, o to, żebyśmy nauczyli się być razem. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest źle. Dziękuję bardzo. Panie Ewo, bardzo dziękujemy za to świadectwo przeżywania życia, nadawania życiu sensu. Myślę, że każdy doświadcza takich trudnych chwil w swoim życiu, pełnych zwątpienia, niepewności, bólu, straty. Istnieje wiele różnych powodów, dla których ktoś może czuć się tak, jakby jego życie straciło sens. Pani nam przypomniała,
że ten sens ludzkiej egzystencji nadaje miłość, wychodzenie z egoizmu, bycie dla drugiego, że przebaczenie odgrywa bardzo ważną rolę w przywracaniu sensu swoim działaniom, codziennym zmaganiom się z rzeczywistością. To także konfrontacja ze swoimi lękami, że życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Bardzo dziękujemy za te intuicje i za te wskazówki, podzielenie się swoim osobistym doświadczeniem, które bez wątpienia no, rzuciło nowe światło na nasze osobiste drogi, na nasze wybory. Pokazało nam, że są osoby, dla których warto żyć, dla których warto wstawać codziennie z łóżka. Święty Jan Paweł II w orędziu do młodzieży w 1987 roku powiedział, że słuchać Jezusa, iść za Nim, być Mu posłusznym, być posłusznym Jego przykazaniom, ufać Mu, że to wszystko jest takim jedynym programem życia prawdziwie udanego i szczęśliwego, że to stanowi źródło najgłębszego sensu życia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Pani wskazówki, które myślę będą dla nas niezwykle inspirujące, zwłaszcza w przededniu uroczystości wszystkich świętych, kiedy będziemy wspominać naszych bliskich zmarłych, będziemy wychodzić w naszej osobistej refleksji poza horyzont i te naturalne okoliczności, one stwarzają możliwość właśnie do głębszego zastanowienia się, po co żyję, jaki jest kierunek mojego życia. Te dni są taką naturalną okazją też do tego, no właśnie, żeby coś zmienić, żeby nadać innego tempa swojemu życiu, żeby coś tam uporządkować, przewartościować, poprzekładać. Jeszcze raz, Panie Bo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.